Co jest temu psu? Ja nie wiem, co tam jest. A czy pies był u weterynarza kiedykolwiek? Nie, od mała nie był. On zawsze zdrowy był. A macie panie... Puszczałem go w lata. A macie panie szczepienia sążeczki tych psów? Nie, ja to nie. A czy te psy były kiedykolwiek szczepione przeciwko wściekliwie? Ja nie wiem. Ale no kogo mają łapać? To nie o to chodzi, proszę pani. W Polsce jest taki przepis, że za nieszczepienie psów na wściekliznę obowiązkowych corocznie jest gigantyczna kara finansowa. Te psy jedzą to, co jest w tych miskach? Tak, tak. Dobrze, proszę pani, zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt z artykułu 7.3 ten pies jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. No ale on od mała jak proszę pani, w tej chwili pies tak, jest w stanie zagrożenia życia i zdrowia. W związku z tym zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt ja te psy panią odbieram. Mówi o tym artykuł 7 ustęp 3. Ale nigdy w życiu. Proszę panią. W związku z tym wzywam policję i inspekcję weterynaryjną i odbieram je w towarzystwie policji, ponieważ zawiadomienie na policję będzie również złożone w tej sytuacji, proszę pani. W związku z tym wzywam w tej chwili patrol policji. Dobra, Aleksandra Gryńczewska, prezes Fundacji Zwierzęca Polana. W tej chwili potrzebuje patrolu policji. Co tam jedno rodzinne, nieogrodzona posesja. Ja wiem o tym, to ona ma robaki. Organizacji nie pozwoliły na odbiór, w związku z tym potrzebna jest policja, żeby psy zostały odebrane. A jak nie, to ja mogę oddać. Proszę pani, a dlaczego ma tak być, że pies je pomyje, drugi pies załatwia się biegunką, psy pomyje, są w stanie nie, wydłużenia i nigdy w życiu panią, nie widziały weterynarza. Pomyje to nie jest, bo my kartofle gotowała. Proszę pani, karmą odpowiednią dla psów nie są kartofle. Psy są zwierzętami w pracy, wszystko że jest podstawowe. To karmi dla psów jest mięso, nie kartofle i nie chleb. To są pomyje, które właśnie ten pies w tej chwili je. Dlatego te psy tak wyglądają. Następna sprawa, dlatego się tak załatwiają. Następna sprawa, mają panie za krótkie łańcuchy. Kolejna sprawa to jest to, że nigdy w życiu weterynarz tych psów nie widział. Są to podstawy do natychmiastowego odebrania wam tych psów za znęcanie się nad zwierzętami z artykułu 7.3 ustawy o ochronie zwierząt, do czego upoważnione są obecne na miejscu organizacji. No jeszcze pan mojemu psowi robi zdjęcie, no proszę pana, no litości no troszeczkę. Nie, litość to trzeba mieć nad zwierzętami, jak się je posiada, wtedy trzeba mieć litość. To jest żywa istota. Ale proszę panu, ja tutaj nie mieszkam, to tylko moje rodzice tutaj mieszkają. I tak, a jak ja w Ciechanowie leżałam na dwa... A pani tutaj nie mieszka i pani tego nie widzi? Na dwa ja oczy nie widzę. Stoi pani budynku. Tutaj i pani tego nie widzi? To ja pomagam, ale jak no co, pani co ja mam zrobić? Czy pomaga, tutaj bo... nie ma weterynarza? Bo policji żadnego? Ale w Sochocinie to ja nie wiem. W Sochocinie proszę panią był. A teraz to ja nie wiem, gdzie jest weterynarz. Pani rodzice mają psy w takim stanie. Pani tu pomaga i pani nawet nie wie, czy jest w okolicy weterynarz. Czyli weterynarz nawet nie wiadomo, czy jest. To jest pomoc. Pani woła o litość nad robieniem zdjęć psu, a pani patrzy na to. No tak, no pan robi mojemu psowi no zdjęcie, no proszę panią. Pani teraz prosi mnie o litość z tego powodu, nie mając litości dla tych dwóch psów. Chyba pomyliliśmy pojęcie litości.
Drogie panie, te psy są skrajnie zaniedbane. Skrajnie po prostu. I to nie ma możliwości, żeby one zostały u państwa chociażby najbliższą minutę dłużej, nie? No to proszę pana, jak ja na dwa oczy operowana i nie widzę. Pani, to, to trzeba to jeszcze prostu... do szpitala, do Ciechanowa. To powinni państwo w takim razie, szukając pomocy dla psów, powinni państwo po prostu szukać kogoś, kto te psy zabrałby od was wcześniej, kiedy nie możecie się nimi zająć. W tej chwili sytuacja zastana jest taka, a nas interesuje sytuacja zastana. Współczuję pani operacji oczu, natomiast nie zmienia to sytuacji dla tych dwóch zwierząt. Tutaj są dwa psy przypięte do dróg w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, które podejmujemy decyzję jako organizacja prozwierzęca o odbiorze z artykułu 7.3 ustawy o ochronie zwierząt. Statut pan chciałby. A może być internetowo, bo nie nosi druku? Oczywiście, tak samo w KRS-ie online. Jestem imiennie wymieniona jako zaraz odpalę KRS online. W czym jest kłopot? Bo nie chcą oddać tych psów, czy co? Nie chcą, więc musi być szacunka policji. Nie do końca wiadomo. Znaczy generalnie to są psy pani, ale chyba, że się rozmawia z drugą panią, to wtedy się nagle okazuje, że jeden to przyprowadził im syn, ale generalnie to są tej pani. Ale pani... Czyli mówimy o dwóch psach, Tak. Taka brudna, to jak ta. Ja nie mam teraz internetu. Masz KRS online? Mogę sprawdzić? No, poproszę, żeby się na wyszukiwarce KRS-u, tam jest nasz statut. Artykuł 7, ustęp 3 ustawy o ochronie zwierząt. Jesus. Nie mam zielonego pojęcia. Nie, my się nie kłócimy z ludźmi. Ta pani chyba jest... Co mi się wydaje? Dobra, tu jest refundacja zwierząt pokonana. Nie umiem obsługiwać tak, żeby otworzyło tak wyszukiwarkę, żeby pokazało moje imię i nazwisko. Dlaczego ty jesteś? Jak wy o psa nie umiecie zadbać, o jednego, a nie o drugiego. A u ciebie jak? Mówię to właśnie, żebyś widziała, że jest pies na kamieniu. To jak jeden pies pani to ma, ile ich ma? Za ziemi! No jeden stary już jest. Plus guz. A ten pies ma guza, ja nie potrzebuję, ja też mam stare psy. Nie jest potrzebny do tego. Nie, ja nie mówię, że on jest w dobrym stanie, tylko że ze starości tak wygląda. Tylko mówię, że już też jest i stary, nie? I wiek też już. No ale tak jak tutaj zrobiliśmy szybki wywiad, to pies w życiu weterynarza nie widział. On nieszczepiony jest, on w ogóle żadnych badań, nigdy nic. Dobra, róbcie swoją robią. O kurde. Czekajcie, ja wezmę. Ważne. Pieską stopę. Zabieramy też kota. A może jakiś karton to też, co? No tak, więc to jak? Gdzieś tam w sklepie jeszcze działa, czy nie? Nie działa.
karton? Nie masz już tego kartonu. No, zobaczył, jak miał cię. To panien. Jasna. Cześć. Nie.